Dzień dobry, Karolina Kępczyk. Witam serdecznie. Kontynuujemy cykl rozmów o gospodarce. Dziś gościmy na ziemi pińczowskiej w Kopernii, tuż obok Pińczowa. I właśnie w gościnie u pana Marka Płachty. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Jesteśmy w miejscu, w którym pierwsze doznania, szkoda, że państwo tego nie czują, bo tutaj odbywa się świetna aromaterapia, a to za sprawą ziół, roślin, darów natury. Od ponad 30 lat grupa, firma Natur Vita czerpie z darów natury. Zajmuje się uprawą, skupem, przetwórstwem, sprzedażą surowców zielarskich. A pan Marek i jego zespół dba o rozwój firmy, wzmacnia park maszynowy, inwestuje i tak to przez 30 lat budowana jest marka, duma regionu, rozpoznawalna w całej Polsce. A dziś rozmowy o gospodarce i wpływie gospodarki na region, na kraj. Panie Marku, w jakiej kondycji obecnie znajduje się firma, biorąc pod uwagę czas pandemii, galopującej inflacji, trudności, jakie napotykali przedsiębiorcy? Nasza firma od paru lat znajduje się w znakomitej kondycji finansowej. A co roku nasza produkcja wzrasta i dochody firmy również. Także nasza kondycja jest bardzo dobra. Obraliśmy właściwy kierunek, czyli zioła, perspektywiczny kierunek rozwojowy. Także zainteresowanie naszymi produktami coraz większe w kraju i za granicą. Dlatego firma stoi dobrze, bardzo dobrze. O, to tylko pogratulować. Bardzo się cieszę. Dziękuję. Wśród tej galerii produktów zwróciłam uwagę na miętę pińczowską. To chyba lokalny produkt. Tak, to lokalny produkt. To jest mięta, która rośnie na Poniedziu. Tu jest uprawiana, tu jest suszona i tu jest konfekcjonowana. Mięta ma status produktu regionalnego. Także to jest chyba na naszej firmy. Firma zaczynała działalność od mięty. Pierwsze moje pierwsze ruchy, moja pierwsza produkcja to była mięta. Znałem tylko miętę. Rodzice od 60 lat już, upłynęło 60 lat, gdy jak rodzice założyli pierwszą plantację mięty. Pierwszą na Poniedziu i pierwszą w Polsce. Odmiany Michen to jest właśnie ta, którą teraz konfekcjonujemy. To specjalnie była sadzonka ściągana dla taty z Anglii i tata rozmnożył ten gatunek mięty w Polsce. Mm-hmm. Jest to też rozpoznawana mięta za granicą, w Niemczech, w Hiszpanii. Cieszy się bardzo wysoką renomą. I tyle mogę powiedzieć o mięcie pińczowskiej. Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo, w ogóle. Szczególnej troski o naszą miętę. Tak. Parę wsi właśnie z rejonu Poniedziału uprawia mięty i żyje z tej mięty. My tą miętę od nich skupujemy, my tą miętę przerabiamy, my tą miętę sprzedajemy i w Polsce, i za granicę. Także to jest nasza chluba. Rozumiem i szczególny też sentyment. Tak. A czy wśród tych produktów jest jakiś pana ulubiony? Ma pan swoje ulubione smaki? Herbat? Wszystkie są ulubione. Wszystkie? Tak, powiem, że wszystkie. Są takie dnie, że smakuje mi ta albo ta, ale generalnie wszystkie i wszystkie herbaty moim kontrahentom smakują. Gdy mam gości, to zawsze pytam, czy parzymy kawę, czy herbaty. Oczywiście, że herbaty, którą ty produkujesz. Wszystkim herbata smakuje. Nasze produkty są najwyższej jakości. Na naszą herbatę, jak ktoś wypije raz, to do tej herbaty wraca. I to jest nasza reklama i tak budujemy rynek, że po prostu przez jakość.
Właśnie, wracając do rynku i do gospodarki. Za chwilę Sejmik Województwa Świętokrzyskiego będzie decydować o dużych środkach na rozwój samorządu i wizji planów przedsiębiorców i przedsiębiorczyń. Jakie Pan razem z zespołem wiąże nadzieję z nową perspektywą unijną, środkami właśnie krajowymi, unijnymi, Krajowym Planem Odbudowy? Wie Pani co, to zobaczymy, jakie będą to po prostu, na co będą te pieniądze przeznaczone. Generalnie teraz mieliśmy taki okres, że praktycznie 15 lat żeśmy nie korzystali z żadnych środków. A wcześniej, na początku, byliśmy wejściu do Unii, bardzo dużo korzystałem ze środków unijnych. Potem były same problemy i żeśmy nie korzystali, bazujemy na swoich środkach. Pożyjemy, zobaczymy, na co te pieniądze będą przeznaczane. Rozumiem. A planów mamy dużo. A właśnie, w jakim kierunku Pan chce rozwijać firmy, grupę firm? No wie Pani, mam generalnie produkcję suchą, czyli wszystko jakby suszymy i konfekcjonujemy. Może byśmy poszli bardziej zaawansowaną taką produkcję, czyli ekstrakty, już byśmy ekstrakowali substancje czynne z ziół, byśmy robili bardziej zaawansowane produkty, czyli tabletki, kapsuły, może status suplementów diety, może status leków byśmy chcieli uzyskać. Także plany mamy takie, ugruntowujemy tą produkcję i będziemy szukać nowych kierunków produkcji. Oczywiście wszystko jest pokrewnione i wszystko z ziół, tak? Tylko że bardziej zaawansowana technologia. No, ale to ambitne plany. Gratuluję tych wizji. Ambitne, tak. Ambitne, bardzo dobrze. No i ale my zawsze inwestujemy bezpiecznie, także na ile nas stać. Zobaczymy teraz, jakie będą nowe programy. Wszystko zależy od tych programów. Oczywiście też czekamy na te decyzje, tak wzmacniające właśnie kondycję i samorządu, i biznesu, który kształtuje rozwój gospodarki, a to dzięki gospodarce budujemy dobrostan mieszkańców i rozwijamy nasze miejscowości. Panie Marku, wiosną bardzo chętnie wrócimy z kamerą na plantację, żeby zobaczyć bardzo serdecznie okres kwitnienia, który pięknie w obrazku będziemy chcieli też Państwu przekazywać. Dziękuję bardzo za to spotkanie, za rozmowę. Życzę dobrego sezonu. To ja może jeszcze się pochwalę, że tak. My mamy też prócz samej konfekcji, samej suszenia, krojenia, przerabiania, mamy też gospodarstwo rolne. Mamy grupy gospodarstw rolnych, która zajmuje się produkcją ziół, uprawą ziół. Mamy tam ponad 100 różnych asortymentów. Mamy jedyne plantacje w Europie, na przykład plantacje lipy, 30 hektarów, jedyna w Europie. Mamy bardzo rzadkie plantacje, które praktycznie nie występują ani w Polsce, ani w Europie. Serdecznie zapraszam na cykl spotkań na plantacjach. O, bardzo dziękujemy. Państwo zobaczą, jak przygotowujemy surowce zielarskie, potem do naszej konfekcji. Bardzo dziękuję Panie Marku za spotkanie, za rozmowę. To dziękuję co, teraz bardzo. Czas napić się herbaty. Dokładnie. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Pan Marek Płachta, Natur Vita, Kopernia, koło Pińczowa, powiat pińczowski. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie.